pytanie dotyczy, jak zwykle, ławeczek przy ulicy Cmentarnej. Uzyskałem zapewnienie, gdzie pofatygowałem się osobiście złożyć wizytę u pana prezydenta i obiecano mi, że do końca tygodnia będą zamontowane ławki. Do chwili obecnej nie uzyskałem ani odpowiedzi, ani nie ma ławek. Chcę na dzień dzisiejszy odpowiedzieć tym starszym ludziom, którzy tak dziesiątkami obiecają to metropolię Cmentarną. To jest bardzo przykre, bo ja miesiąc temu obiecałem ludziom, że po rozmowie z panem prezydentem złożyłem też takie zapytanie na sesji. Niezwłocznie do niedzieli te ławeczki będą. Byli bardzo zadowoleni, a dzisiaj są zawiedzeni. Co ja mi dzisiaj powiedzieć? Kto mnie okłamał? Kto okłamał społeczeństwo? Proszę mi odpowiedzieć. Dziękuję. Oczywiście no, trzeba tą sprawę wyjaśnić, tak? Był pan radny umierzyć w rozmowie, a nie pamiętam doskonale tą wizytę. Z informacji, które wtedy uzyskaliśmy, że ławki chyba nawet zostały przekazane do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Ziemności. Pod terenem. Administrowany przez nasz MPG, z tego co pamiętam, to Wydział Gospodarki Komunalnej Kęślewskie te ławki przekazał do MPG. Należy po prostu zapytać MPG, oczywiście niezwłocznie zapytam władze spółki, dlaczego te ławki nie zostały w tamtym miejscu posadowione, bo wtedy sobie poszliłem, że rozmawialiśmy chyba telefonicznie z panem prezesem. W obecności pan prowadził rozmowę z panem prezesem, gdzie pan prezes. Pan prezes, przepraszam, zadeklarował niechęć rozmowy, nie zamontowanie ławek. Byłem obecny przy tej rozmowie, a pana słowa były, że na pewno te ławki do niedzieli będą. A widzę, że pan prezes najwygodniej ze swojej strony chce zaniechać tego. Z jakich względów, to tu wszyscy obecnie wiemy. I będę przekazywał informacje społeczeństwu, jeżeli te ławki nie zostaną zamontowane, bo to nie są dla mnie prywatne, to są dla ludzi, którzy tam naprawdę z przystanku mają problemy z dojściem do cmentarza, odpoczywają po kilka razy. Tak, dziękuję bardzo.